Witam Państwa serdecznie w kolejnym programie z cyklu Szkice Śląska. Dziś po raz kolejny poruszymy temat chyba jednego z najpiękniejszych i najciekawszych miast, jakim jest Ruda Śląska. W każdej z dzielnic bowiem możemy znaleźć elementy łączące każdą z nich, ale także elementy odrębne, wyjątkowe. Jedną z dzielnic, która posiada małomiasteczkowy charakter, jest z pewnością Orzeków. Każdy, kto tutaj był chociaż raz, mógł zauważyć uporządkowany układ zabudowy, harmonijny układ ulic oraz zieleń, która wszystko uzupełnia. Proszę Państwa, aby poznać bliżej początki Orzegowa, cofniemy się aż 7 stuleci wstecz. Pierwsze wzmianki o Orzegowie pochodzą bowiem z pierwszej połowy XIV wieku. Wtedy to nazwa Orzegów pojawia się w jednym z dokumentów umowy handlowej księcia bytomskiego Kazimierza, w którym rycerz Marcin z Orzegowa widnieje jako świadek. Od tej chwili nazwa ta pojawia się w dokumentach i kronikach. Niewykluczone, że osada ta istniała wcześniej. Jednak oficjalnie swoje życie zaczyna ona właśnie na początku wieku XIV. Proszę Państwa, w ciągu wieków ziemie te były w posiadaniu m.in. rodziny Gierałtowskich, hrabiego von Vogler, czy też Karola Goduli. Jeśli chodzi o samą nazwę, to wywodzi się ona według jednej z hipotez prawdopodobnie od słowa orzegłowy, ponieważ średniowieczni mieszkańcy tych ziem w trakcie pracy na roli znajdowali kości i czaszki ludzkie, które były pozostałością po najazdach tatarskich z pierwszej połowy XIII wieku. Początkowo ludność zajmowała się głównie uprawą roli oraz hodowlą zwierząt. Było to główne źródło utrzymania ludzi przebywających na terenie dzisiejszego Orzegowa. Ogromne znaczenie miała tutaj też rzeka Bytomka, nad którą stał stary młyn wspominany w zapiskach z 1691 roku, a zlikwidowany na początku wieku XX. Proszę Państwa, sytuacja zmienia się, kiedy zbliża się wiek XVIII i XIX. Powstaje tutaj pierwsza kopalnia o nazwie Król Dawid. Oficjalna data otwarcia kopalni to 1768 rok. Proszę Państwa, w 1790 odwiedza ją chyba znany przez wszystkich Johann Wolfgang von Goethe. Jest to oczywiście wielki prestiż.
W roku 1829 Karol Godula wznosi w Orzegowie kopalnię, która przyjęła nazwę dzielnicy. Wydarzenie to wydaje się być dla Orzegowa przełomem, dlatego że działalność Karola Goduli na tym terenie bardzo usprawniła i przyspieszyła rozwój przemysłu. Już w 1875 roku powstaje kolejna kopalnia ufundowana przez Joannę i Hansa Urlyka Szafgocz, która nosiła nazwę Karol, właśnie od owego wielkiego przemysłowca, któremu dziś zawdzięczamy wiele wspaniałych zabytków przemysłu w naszym regionie. Proszę Państwa, za rozwojem przemysłowym, gdzie rolnicy, niegdyś pracujący na roli, stają się pierwszymi górnikami i pierwszymi hutnikami, idzie także rozwój cywilizacyjny. W 1906 roku w Orzegowie ulice są już rozświetlone w nocy latarniami. Powstaje w tym czasie również kanalizacja, apteka. W kolejnych latach w Orzegowie zostaje otwarta pierwsza szkoła, pierwsza poczta i pierwsza straż pożarna. W tej chwili na rysunku widzą Państwo jedną z ulic na obszarze dzielnicy. Gdzie widoczna jest typowa, charakterystyczna śląska zabudowa, którą zawdzięczamy między innymi tak wielkim przemysłowcom na Śląsku jak Karol Godula, który był jednym z pionierów nie tylko budowania obiektów przemysłowych, ale także, co za tym idzie, kolonii robotniczych. Proszę Państwa, liczba ludności w Orzegowie szybko wzrasta. W XX wieku przekracza już ona 12 tysięcy osób. Oczywiście na obszarze dzielnicy rozwija się nie tylko życie przemysłowe, ale także kulturalne. Powstaje tutaj bowiem Towarzystwo Śpiewu Chopin, Towarzystwo Gimnastyczne czy
chociażby towarzystwo zrzeszające miłośników książki. Jeśli chodzi o szkolnictwo, to na rysunku widzą Państwo dawną szkołę podstawową numer 37. Przed wojną była to szkoła żeńska o numerze 2. W okresie międzywojennym nosiła nazwę Królowej Jadwigi. Jak na tamte czasy gmach szkoły był nowoczesny, przestronny i funkcjonalny. W budynku tym mieści się szkoła wyższa, dzięki czemu zachował on swoją pierwotną funkcję. Dzielnica z powodzeniem rozwijała się prężnie w kolejnych dziesiątkach lat za sprawą wielu ludzi, którzy wpisali się już na zawsze w historię tego miejsca. W latach 1927 do 1939 dzięki działalności ówczesnego burmistrza Piotra Tomanka obszar ten zmienia swe oblicze. Liczne inwestycje nie omijają także i biednych, dla których buduje się mieszkania i tworzy ogródki działkowe. Po wojnie dzielnica rozwija się nadal bardzo prężnie. Gdy Orzegów zostaje włączony do Rudy Śląskiej, nad dalszym postępem przemysłu na obszarze tej dzielnicy czuwa ówczesny dyrektor kopalni. Niestety, wraz z zamknięciem zakładu w latach 70. rozwój dzielnicy znacznie spada. Dziś w Orzegowie możemy podziwiać wiele wspaniałych budynków będących pozostałością po dawnych latach świetności. Sztandarowym przykładem jest kościół parafialny pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Fundowany został on przez Joannę i Hansa Urlika Szawgórz. Warto tutaj przypomnieć, że Joanna pochodziła z biednej rodziny. A wielkim szczęściem, jakie ją spotkało, było odziedziczenie fortuny Karola Goduli. Kościół powstał z inicjatywy księdza Reinholda Schirmeisena, proboszcza macierzystej parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy w Bytomiu. Przyczynili się również do tego mieszkańcy Orzegowa,
dzięki licznym ofiarom pieniężnym przeznaczonym na ten cel. Proszę Państwa, kościół powstał w szybkim tempie. W 1895 roku. Jednak ilość wiernych uczęszczających na nabożeństwa ciągle wzrastała. Z tego też względu kościół po pewnym czasie zaczął być zbyt ciasny. W latach 1911-1915 doszło do rewitalizacji i rozbudowy kościoła według projektu Maksymiliana Giemzy z Katowic. Od strony wschodniej dobudowano wieżę, natomiast od strony zachodniej prezbiterium oraz zakrystię. Proszę Państwa, kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła wybudowany jest w stylu neoromańskim, który obok stylu neogotyckiego był jednym z głównych nurtów obowiązujących w architekturze sakralnej na Śląsku w XIX wieku. Proszę Państwa, głównymi cechami neogotyku jest przysadzista bryła, masywy wieżowe, taki jak właśnie widzę Państwu na rysunku, westwerki, okna bi lub triforialne, które w tej chwili właśnie również nanoszę na rysunek, oraz dość skromna geometryczna ornamentyka. Proszę Państwa, w przypadku tego kościoła ornamentyka jest bardzo urozmaicona, pomimo tych prostych form. Widoczne są tutaj fryzy, bardzo misterne wykonanie elewacji. Na uwagę, proszę Państwa, zasługuje również tutaj piękny portal z bocznymi filarami. Natomiast jeśli chodzi o wnętrze, to z pewnością warto zwrócić uwagę na sam ołtarz, który posiada reliefy z przedstawieniem scen ewangelicznych. Jeśli mówimy o wnętrzu, to warto również wspomnieć tutaj o sklepieniu, które w nawie głównej oraz w transepcie jest sklepieniem belkowym, natomiast w prezbiterium mamy zakończenie jedną ścianą wraz ze sklepieniem beczkowym. Proszę Państwa, na uwagę zasługuję
również instrumenty organowe, które znajdują się we wnętrzu kościoła. Organy te rozbrzmiewają na nabożeństwach od roku 1929. Są one świadectwem, iż obiekty nie tylko sakralne, ale także inne na obszarze Rudy Śląskiej tworzyli prawdziwi fachowcy. Proszę Państwa, na organach w Orzegowskim Kościele grał znany zapewne przez Państwa słynny kompozytor Felix Nowowiejski. Właśnie pojawiają się te bogate zdobienia, o których wspominałam. Znajdują one się także troszeczkę niżej, w miejscu, gdzie znajdują się okrągłe okna. Okno w prezbiterium jest bardzo ciekawe. Jest to wielokolorowy witraż, który przedstawia Michała Archanioła, czyli patrona tej świątyni. Warto też zwrócić uwagę na klimatyczne zabudowania kamienic. Od razu naprzeciwko kościoła możemy podziwiać piękne przykłady domów mieszkalnych, a wśród nich dawny hotel Victoria oraz kompleks budynków tzw. kasarni. Warto tutaj też wspomnieć o budynku ratusza z pięknymi neogotyckimi szczytami oraz bardzo ciekawie zakomponowanym narożem, który znajduje się przy ulicy Chlonda. Piękne XIX-wieczne kamienice wzniesione w neogotyckim stylu oraz równie piękne zabudowania dawnych kopalni stoją w opozycji do licznych kolonii robotniczych, które powstały w dzielnicy Orzegów na przestrzeni lat. Kolonie te stanowią przykład naszego pięknego, tradycyjnego budownictwa, nierozerwalnie związanego z użyciem czerwonej cegły, która tworzyła klimat śląskich ulic wraz z takimi elementami widocznymi na lewacji jak zielone czy czerwone obramienia okienne. Jest to widok charakterystyczny dla Śląska, spotykany w szczególności w dzielnicach Rudy Śląskiej. Typowe budownictwo robotnicze występuje w tej dzielnicy przy ulicach Orzegowskiej, Grunwaldzkiej, Chlonda, Przelotowej i Huloka. Dziś, proszę Państwa, dotarliśmy do prawdziwej esencji śląskości. Orzegów jest dzielnicą z tradycjami od setek lat. Jest ona także związana z wieloma wspaniałymi osobistościami naszego regionu, po których pozostał ślad chociażby w postaci obiektów, które po sobie zostawili. Zachęcam Państwa serdecznie do spaceru ulicami Orzegowa
i zadumy nad pięknem Rudy Śląskiej, którego być może na co dzień nie zauważamy. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Zapraszam na kolejne spotkanie. Do zobaczenia.